wśród wielu, wielu działań, które miało miejsce w tej szkole, dla mnie bardzo znaczący był udział w projekcie Zrozumieć Świat. 4 klasy szkoły podstawowej brały w niej udział. Rodzice musieli wyrazić zgodę na udział w tym projekcie. I również nauczyciele, którzy uczyli przyrody, języka polskiego i matematyki. I poprzez 4 godziny tygodniowo zajęć dodatkowych, uczniowie w inny sposób poznawali świat. Nauczyciele na spotkaniach z innymi nauczycielami, a z 4 województw, tworzyli scenariusze tych zajęć i realizowali je właśnie tutaj u nas w szkole. Były to zupełnie inne zajęcia, a celem projektu było podniesienie wyników i efektów kształcenia, głównie poprzez podniesienie oceny semestralnej lub końcoworocznej dla każdego ucznia, a także podniesienie wyników sprawdzianu szóstoklasisty. Dlaczego dla mnie to było istotne wydarzenie? Ponieważ była to próba poszukania sposobu na to, aby uczniowie w inny sposób poznawali świat. Zresztą nauczyciele również na zwykłych zajęciach, nie tych dodatkowych, stosowali scenariusze lekcji przygotowywanych właśnie na spotkaniach i na szkoleniach przez liderów tego projektu. Również myślę, że rodzice byli zadowoleni, bo efekty osiągnęliśmy. Zarówno każdy uczeń indywidualnie, ale także my jako szkoła również. Podnieśliśmy wyniki sprawdzianów szóstoklasistów. A ja jako dyrektor musiałam organizacyjnie tak przygotować i plan szkoły, aby właśnie te 4 godziny dodatkowych zajęć mogły znaleźć w nim miejsce. A przy szkole, która niestety ma dużo dzieci dowożonych z innych miejscowości, nie tylko z Kilcza, było to trudne zadanie. Jeżeli chodzi o... Zresztą muszę powiedzieć również, że pamiętam 90-lecie obchodów tej szkoły, bo akurat wtedy też byłam dyrektorem i właśnie w moim udziale tu, a właściwie w większości nauczycieli, bo przecież myśmy przygotowywali to, nie wiem, 2 albo 3 lata, aby mogło zaistnieć to nasze wydarzenie, to chciałabym życzyć Kwileckiej Szkole zmian, ale takich, które będą zmianami oczekiwanymi przez uczniów, ich rodziców i wszystkich pracowników tej placówki.